w tle katowicki spodek, a to oznacza tylko jedno. Rozpoczynamy sezon reprezentacyjny 2023. Dziś Polska gra z Niemcami, z drużyną, której trenerem jest Michał Winiarski. Ja zapraszam Was na tego vloga. Zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy w spotku, ile będzie ludzi, jaka będzie atmosfera. Śledźcie i oglądajcie to teraz! I to jest spodek w pełnej okazałości z tej oto perspektywy. Teraz jeszcze mała autopromocja. Jeśli jesteście nowi na tym kanale, to musicie zostawić suba, musicie zostawić łapkę w dół, łapkę w górę. To pomoże w zasięgu, w lepszym rozlokowaniu tego kanału. No zróbcie to, no zróbcie, no to was proszę bardzo, was. Oto już teraz lecimy. Reprezentacja Polski pojedzie na Igrzyska Olimpijskie do Paryża. Wygrywają 25-21. Wyszli na prowadzenie w początku seta, potem to utrzymali. Tyle tej historii. Byli lepsi. Gramy dalej.
skutecznie go rzucą. Na tyle reprezentacja Polski przegrywa w pierwszym spotkaniu nowego sezonu reprezentacyjnego z reprezentacją Niemiec 3-2. Lepsi byli dzisiaj podopieczni Michała Winiarskiego i zasłużenie triumfowali w tym spotkaniu. Tyle, jeśli ten film Wam się podobał. Łapka w górę, łapka w dół. Do zobaczenia!